W Bibliotece Jagiellońskiej są fragmenty druków Gutenberga z jego warsztatu, niektóre nieznane z innych bibliotek, a także, i to jest najlepsze, najbardziej cenne, są tam próbne druki z tej drukarni. Widocznie ktoś zrobił oprawę w Niemczech, potem ona przyszła do Polski, potem znalazła się w Jagiellonce, a specjaliści rozkleili tę oprawę i wydobyli bardzo cenne rzeczy.